Witam Was wszystkich. Dzisiaj jesteśmy na Pinewood, a dzisiaj Wam pokażę, jak zacząć pracować jako kierowca bombowca w pociągu, żeby wozić graczy. To za chwilkę do tego przejdziemy, ale zanim to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a dzisiaj o 15:30 będzie kolejny live z Pinewoodu. I tyle. Zapraszam do oglądania. Witam Was wszystkich. Za chwilkę się tepniemy do pociągu. Tylko chciałbym Wam powiedzieć, żeby tak. Będziemy dzisiaj pracować jako kierowca bombowca pociągu, żeby wozić graczy. Nie będziemy wozić dostaw ani nic, tylko będziemy wozić graczy. Może chyba nie będziemy wozić, ale tego Wam przykład pokażę. Więc teraz się tepnę do... będę się tepać teraz do pociągu. I właśnie już jesteśmy przy pociągach. Będziemy teraz wozić graczy. Tak, będziemy wozić teraz graczy. I pamiętajcie, zatrzymajcie się przy każdej stacji. Tutaj się musicie zatrzymać. Tutaj się musicie zatrzymać przy Cargo Bay 1A. Potem możecie sobie jechać dalej. Bardzo was proszę, żebyście pojechali w prawo. A jeżeli chcecie pojechać tam do góry, to musicie kliknąć Press for Boost. Tylko nie wiem, dlaczego mi zwolniło. Ale jest zrąbane trochę. Nie wiem. Nie, jest zrąbane. Nie wiem właśnie, co to jest. I czekajcie, zaraz wam powiem. I tutaj będziecie wozić graczy. Tutaj trzeba wozić. Ej! Nie, dlaczego nie to samo? Kurde, ten. Czegoż samo to przyspiesza? Nie wiem, ale dobra. Idziemy sobie tutaj. No to już nie musicie wozić, tylko z lewej strony musicie się zatrzymać. Tam, właśnie naprzeciwko. Już tam było, ale... No ja cieszyło mi się to samo, po prostu mi zwiększa prędkość. I pamiętajcie, tutaj musicie też, tutaj też się zatrzymujcie. I maksymalnie dwie minutki i możecie jechać dalej. A tu nie, bo jest tu szyba. Tutaj też trzeba zatrzymać się. Tu już też musimy się zatrzymać przy kulantach. Tu tak samo. Tu się musimy zatrzymać. I tu musimy się zatrzymać, prawda? Nawet widzę, że nie ma kulanta. To już tyle. Tutaj już nie będziemy wozić. Tu już bez sensu, bo to tylko dostawy będą. Pociągi z dostawami. No i tyle. I taka przejażdżka od pociągu, nie? Dobra. Jeżeli Wam pomogłem, to zostawcie suba i lajka. Dziękuję.